Siemanko, z tej strony Karol, prawdopodobnie... Czemu mówię jak bot? A to może dlatego, że chciałem was zapytać, czy kojarzycie coś takiego jak Tamagotchi? Tamagotchi to jest taka gierka, w której mogliście karmić swojego jakiegoś buddy'ego, ziomeczka. No i normalnie dawałeś mu jedzenie, picie, wyprowadzałeś go na spacer, chodziłeś z nim na wodę święconą do kościoła, wiadomo. A dzisiaj zagramy w grę, która nazywa się Beat Buddy i możemy otrzymać za darmo takiego Beat Buddy'ego specjalnie dla siebie. On jest skonstruowany w jakiś tam sposób, wygląda jakoś różnie, zależy jak go otworzymy. Ten wygląda jak duszek Kacperek, ale ten już jak... Kuźwa połączenie żołędzia z meduzą, no nie wiem. Każdy Beat Buddy, którego odpalimy, jest idealny, wyjątkowy, piękny. A piękne jest również to, żeby zostawił łapeczkę w górę pod tym filmem. To jest bardzo ważne, bo teraz się będzie działo. To będzie wspaniały odcinek. Wejdźmy do gry i go nakarmmy, no nie mogę się doczekać. Aha, nie powiedziałem wam o konsekwencjach. Jeżeli zamkniemy grę, on kopie w kalendarz. Jest koniec. Jeżeli tylko wyłączymy grę, on znika na zawsze. Nie możemy go zawieść. Znaczy możemy, ale czy chcemy, raczej nie. Dzień dobry, ziomeczku. Jeśli wy naciśniesz quit, no to wyjdziesz na zawsze i ja padnę. Nie wiem. Tak to działa. Nie mam za bardzo dużo życia, ale ciągle nie chcę paść na plecy. Nie wychodź z gry. O, dobra, ale to ja może najpierw cię ściszę. Nie chciałem tego zrobić, żeby od razu wszystko się zepsuło. Utrzymaj kursor w grze, w oknie, proszę. A jak zabiorę? Tu mam, halo, tu jesteśmy. Halo. A jak zabiorę kursor? Nie włączyłem! Jestem dalej w grze! Mordeczko, dobra, spokojnie. Wygenerowało mi jakiegoś takiego... gościa z grzywką, nie wiem jak go nazwać, z dwoma kulami, bo on robi spacer farmera i delikatne przysiady. No ale dobra, co my możemy tak naprawdę robić w tej grze? Wpisywać kody promocyjne i te kody promocyjne ja mam, ale wpiszemy je za chwilę, zostawimy je sobie na sam koniec z racji tego, że chciałbym na razie spokojnie spędzić czas z naszym ziomeczkiem, którego jakoś trzeba nazwać. W komentarzach napiszcie, jakbyście go nazwali. Ja go nazwę po prostu ziomeczek, buddy. Niech to będzie ziomeczek. Witaj, ziomeczku. Karmienie. Czy to jest pora karmienia? Jakbym wyszedł teraz, w ogóle nacisnął quit, to już jest koniec. Chłop powykręcany jak po pigułach, wiadomo. Więc zacznijmy od karmienia. Mamy... To jest gruszka. O, nie! Dobra, ten kod nie działa, już myślałem, że zepsułem w ogóle grę. Czyli jedna gruszka nie jest dobra do jedzenia. Proszę bardzo, mamy arbuzika. Dlaczego on nie je? Czy my musimy go jakoś do tego zmusić? Nie można zmuszać do jedzenia. Jak ci żupę tak przeczyści, to w pewnym momencie sam zaczniesz jeść, więc to nie powinno być najgorsze. Nie jestem głodny. No właśnie widzę, że masz takie jakieś opory przed jedzeniem nawet czekoladek z Fit Kinga. Wiesz o co chodzi, nie? W sensie, one nie mają tam cukru, czy nie mają, w każdym razie mógłby się sobie konsumować. Więcej ciastek. Jeszcze więcej ciastek. Czy to są na pewno ciastka? To wygląda jak śnieżki, ale nie te żółte. Wiesz o co chodzi, tak jak no się mówi, że żółtego śniegu nie wolno jeść, no to tego brązowego też nie bardzo, wiesz o co chodzi. Dobra, jest więcej ciastek, jeszcze jedna gruszka, więcej gruszek, więcej arbuzów. Mógłbyś coś... Przestań! Nie chcę tego. Ale stary, zaraz mi tu padniesz, no musiałbyś odrobinę skonsumować chociaż trochę cukru, żeby cię nie dopadł jakiś deficyt cukrzycowy, wiesz o co chodzi. Jedz, konsumuj! Konsumuj i oby dać siebie dumny. Naprawdę nie chcesz? Może jeszcze jeden. I ostatni. O! O, teraz się obawiam. Gra zaraz się zepsuje. To oznacza, że ja padnę. Proszę, użyj tego. Clear stuff. Można Dał mi opcję normalnie czyszczenia swojej klatki, swojego ekranu. Ty, ale poczekaj. A jakbym go dalej karmił, mając na uwadze to, że jeżeli wydarzy się coś złego, to on po prostu nam padnie. No nie, wydaje mi się, że zrobiliśmy piramidę z żarcia. Czy on jeszcze nie jest zły na nas, nie? Użyj przycisku czyszczenia. Ej, odrobinę się obawiam, bo jak to zepsuje... No dobra, dobra, nie, wy wyczyśćmy ekran, bo jest za wcześnie, dziękuję. Nie ma za co, aż otrzeźwiałem. O, jeśli zostaniesz w grze, mogę cię troszeczkę zabawić. Ale tak swoją drogą... Powinienem zacząć od tego. Jaka gra w numerki? Zagrajmy w grę! No dobra, już nie mogę się doczekać. O. Czy jesteśmy gotowi? Ziomeczku! On wygląda strasznie, jakby był po prostu stary. No wiszą mu już policzki. Ale dobra. Piłki złapane, o. Spróbuj złapać... O. Musisz złapać ich 10. Kuźwa, ale rzucaj dobrze, tylko żeby mnie nie wyrzuciło za ekran. Ja muszę być gotowy. Ta jest łatwa. Jej! 6! Ale łatwo. Ale łatwo. A jak spuszczę jedną? Albo...
Albo nagle przestanę się z nim bawić. Czy on będzie na mnie zły? On mi już nawet rzuca w kursor, czajcie to. Wyrzuca za ekran. Ej, faktycznie, piłka nie wyleciała za ekran. To znaczy, że znajduje się w jakiejś małej klatce. Znaczy małej. No to wygląda jak 16 na 9, ale w bardzo słabej jakości. W sensie ten ekran po prostu. Taki niby prostokątny, ale nie do końca. Czy ja muszę się z tobą bawić? A jakbym teraz na przykład chciał wyczyścić piłki? Nie róbmy tego jeszcze teraz. A nie mogę podnieść ich po prostu z podłogi. Myślałem, że będzie łatwiej. No dobra, dajmy mu się wyrzucić trochę z piłek w tej swojej jakby malutkiej klatce. Czy on zacznie z nami rozmawiać, powie na przykład, hej, dlaczego się ze mną nie bawisz? Why you don't play with me? Why you don't play with me? Nie wydaje żadnych komend. O, jeszcze kilka więcej. No dobra, mam 10, pyk. Wszystkie zostały złapane. Jej! Cudowna zabawa, kongratulacje. To było wspaniałe, niesamowite, stary. Bawiłem się jak na dożynkach w Ciechanowie. Posprzątaj po sobie wszystkie piłki. No dobra, byłeś kiedyś na dożynkach w Ciechanowie? Istnieją w ogóle dożynki Ciechanowa? Nieważne, dobra. Wyczyśćmy... A jakbym połączył jedzenie z kulkami? Stary, no nie chcę się jeszcze z tobą żegnać. Mamy kupę zabawy i kupę czasu. Czy on będzie na mnie zły, jeżeli dorzucę mu bardzo dużo jedzenia do tych wszystkich piłek? Mam nadzieję, że się nie obrazi. No trochę tego jest. Trochę tego jest. Zaraz ekran padnie! Zaraz to wszystko! Nad czym pracujemy? To jest bardzo dużo gruszek. Dobra, czyścimy. Posprzątamy. O nie! Coś zepsułem! Czyszczenie obiektów! Nie rób mi tego! Ziomeczku! Halo! Halo! Jesus! O mój Boże! Myślałem, że to już wszystko. Myślałem, że to zrobiłeś. Myślałem, że wysłałeś mnie na pewną tą. Było tak ciemno. Dla mnie też było ciemno. Daj mi zabrać moment. Jak? Masz ochłonąć moment? O. Teraz już wiem, że... Co? Piłki nie były jak... To było zabawne. To był taki poradnik. Czas na kilka trochę niespodzianek. Więc proszę, nie wychodź jeszcze. No, dobra. Quest! Czy my dostaniemy jakieś Mission Impossible do zrobienia? O, number! Ty jesteś ziomeczek, a nie number. Tak lepiej. O! Jeb, critical za 6. Trójeczka, proszę bardzo. Ten duszek nas bije za bardzo mało, więc mam nadzieję... Level up. O! Możemy zwiększyć sobie szansę na critical. Albo zwiększyć mu ilość życia o 10. Krytykal, oczywiście, że tak. Level drugi. O. To, że walą nas za jeden, to akurat jest dobrze. To nie jest tak dużo. Trzeba wbijać level. Bij te owłosione oczy. To są orzechy? Dawaj, jeszcze jeden. Jeszcze jeden, mamy wbity poziom. Tak to się robi. Of course. I teraz możemy albo zrestorować sobie życie, albo zwiększyć ilość krytykali. Dawaj, krytykal. Trzeci level. Tyle expa. Dobrze, że one mnie walą za jeden. To nie są... O, wszystko zostanie stracone, jeżeli... A mogę przestać grać w tego, w te RPG, jakby nie patrzeć? Dobra, ten duszek wali za jeden, także to też nie jest jakoś specjalnie dużo, jeżeli trafię na jakiegoś, nie wiem, smoka. Dobra, bo już mamy bardzo mało HP. No i teraz trzeba mu zresetować życie. Dobra. O, nadchodzą cięższy przeciwnicy. O, błagam! Bez takich! Spokojnie, to jest owłosiony orzech, ale już niebieski. Ten... Dwa krytykale pod rząd! Dawaj! Musisz! Okej. Okay. Czy mi wystarczy? Okej, okay, zresetujmy mu życie. Level 5. Oj, on już za 5 mnie bije. Panie mieczu, panie nożu. Dobry krytykal. O nie, znowu owłosione oko, w sensie orzech. Nie, no to jest nie do przegrania. Jesteśmy za dobrzy po prostu. Ta gra została stworzona tak, żeby nie paść. Resetuj życie, level 6. 4 krytykal? To ja za 3 walę normalne hity. 9 krytykal, proszę bardzo. No i jeszcze jedno oko. No, wydaje mi się, że po tym oku już powinien być level. To nie powinno być takie ciężkie. Co jest? Dobra, nie wiem, który level może... O nie! O nie! O! Nie, dobrze, że wszedł critical. Ale dobrze, jak się cieszę. Level 7. Zresetujmy żyćku. Jest tyle zabawy! Ha, ha, ha! No nie wiem, czy to takie śmieszne. Będzie ich dużo, prawda? Ten miecz wali za 5! Wal criticala! Bo to się zaraz źle skończy. Dawaj, niebieskie oko, nie, jest orzechowe, dobra. To level 7 mamy przeszedłszy. Można pewnie przegrać, naprawdę. Jeszcze jedno oko. No i critical za 9, o to chodzi. Zaryzykować? Nie, leczymy życie. Level 8. Powinniśmy sobie znowu spokojnie poradzić. Może i mało tych krytykali, ale jak już siada, to za 9, a to jest dobry hit. Dobra, ten teraz we mnie krytykala? Niedobrze, wal za więcej niż 3, bo to się źle skończy. Jeszcze jeden. Tylko nie mieczyk! O! Nie! Dobrze! Dobra, mogę przestać już grać w te gry przygodowe? Dobra, zresetujmy życie. Nie wiem, ile poziomów muszę wbić. Czekaj.
Zaczekajmy chwilę. No nie mieczyk, no proszę cię. Będzie jeszcze jeden mieczyk po tym, prawda? To się skończy fatalnie. Nie! Jest! Dobry krytykal! Level 10. Trzeba się leczyć, ale piszmy sobie, użyjmy kodu, który nazywa się Sword Buddy. Ja zresetuję życie, od razu wprowadzimy Sword Buddy. Wow! Tak to się robi! Jeśli wyłączysz grę, ja padnę. Ej, no bez takich. Dobrze, że podkręciliśmy sobie kodem Sword Buddy. 11 level. Na hita powinien schodzić. Oczywiście, że tak. Ten jest ten za 12. Nie można za tyle. Nie! Utrzymaj tu kursor. Lecz się! Mordo 12 po... To nie może... To się nie może tak skończyć. Nie! Błagam. Tylko nie czerwony miecz. Ten zwykły może być. Dobra. Wystarczy, wystarczy. Dziękuję. Wystarczy mi grania RPG, naprawdę mi wystarczy. Dajmy naszemu ziomeczkowi czapeczkę. Promokod się nazywa Hard Buddy. Proszę bardzo, ma urodzinową czapeczkę. Czy teraz czujesz się lepiej? Dobrze się czujesz nosząc takie rzeczy? Wydaje mi się, że tak. Wygląda na takiego spełnionego urodzinowego ziomka. Jezu, ale dobrze zupgrade'owałem sobie tę kosę, nie? Jakbym nie zupgrade'ował tej kosy, to byłaby tragedia. Jeszcze jeden ziomek, jakiś lekki. Nie! Nie, proszę! O mój... Okej! I was kind of hoping... Miałem nadzieję, że... You would get me to a higher level. Miałem nadzieję, że wymaksujesz mi większy niż 14 poziom. Ale niestety... W tym poradniku... Nie możesz przesunąć niczego. In the full version... W głównej wersji możesz. Ale i tak będę padnięty, także... Nie, no proszę cię. Jest jeszcze jedna rzecz, którą powinienem ci powiedzieć. Nie powinienem tego robić tak swoją drogą, ale dam ci promocyjny kod. Ale spróbuj Holiday. Okej. Okay. Holiday. O, mogę go wysłać na wakacje. No, to może te dożynki w Ciechanowie właśnie. Oh yeah! Rozpędzeni w stronę słońca, to jest takie miłe, nie jest? Byłem tutaj raz wcześniej. Ale byłem tu przez cały czas samotny. A teraz jestem z tobą. Ojej, jakie to jest wszystko smutne. Nie wychodź z gry. Mieliśmy dużo czasu spędzonego, miłego, prawda? Jedzenie, piłki. Zabrałeś mnie do 14 poziomu. Naprawdę się starałem, mordo. Bez kodu bym nie dał rady. Ale dobrze, że użyłem jednego z kodu. Myślę, że powinieneś już iść, prawda? To nasz koniec. Myślę, że jeśli tutaj zostaniesz... Będziesz próbował mnie sprzątnąć z powierzchni ziemi, to będzie miejsce, do którego chcę wrócić, prawda? Gdzie tu będę szczęśliwy i tutaj będę mógł paść. O mój Boże, ziomecz. Nie mów do mnie takich rzeczy. Wróćmy na chwilę z wakacji, jeśli oczywiście jest taka możliwość. Byłbym naprawdę dumny. Nie? Myślisz, że powinniśmy... kontynuować życie? Oczywiście, że tak! Razem? No, wolałbym nie, ale... że co chodzi? Możesz paść na kawę albo herbatę, albo, no mówię, na dożynki do Ciechanowa pojedziemy razem. Ale tylko razem. Myślę, że tak, tak. O. Może podziękuj. O! Dobrze, że wytrzymałem ten czas. To... Wszystko tu jest. All there is, to jest... Darmowy poradnik po tym wszystkim. Ha, ha, ha. Mam nadzieję, że jeśli zapłacisz za kolejnego Beat Buddy'ego, doceni to. Tak jak ja to robię. Ale ja nie mogę wyjść z gry, mordo. Ty musisz żyć do końca ze mną. Czekajcie, spróbujmy skorzystać z innych kodów. Content kompletny, ale dla mnie to nie jest koniec, bo mamy darmowe kody. Jeden z kodów nazywa się Bagel Buddy. Możemy dać mu bajgla. Czyli zamiast ciastek dostajemy bajgle. No i ciastka też są jednak, czyli dokładamy mu bajgli. Ale jeszcze mamy coś takiego jak Burger Buddy. Dawaj mi bugęła! Proszę bardzo, hamburger na głowę! Dobra, narzucajmy mu trochę tego, żeby tak się czuł swojsko w jedzeniu, wiesz o co chodzi, sprawdźmy inne kody. Mamy jeszcze coś takiego jak, jesteście fanami Leo Messiego, Lionel.exe i daje nam jakiś uszkodzony plik audio. Za Badiego nie mam pojęcia, o co tutaj chodziło. To było dziwne. Ale jeszcze wpisując kod, który się nazywa Ponis, jak kucyki Ponis, tylko bez kucyków. Nieważne. I to da nam jakąś fanfarę.
To był dźwięk fanfary zwycięstwa. To był dźwięk podskoku w Super Mario Bros. W wersji Nintendo, no ale nieważne. Hour skip. Pominąć godzinę. A jeszcze jedną godzinę. A jeszcze jedną godzinę. A jakbym wpisał cokolwiek? A, to taki kod nie działa. Okej, okay, czyli nie można pominąć o godzinę, ten kod nie działa. Ale wiecie, o czym jeszcze myślałem? Jakby tak... On mówił, żebyśmy bardzo często czyścili ekran. W sensie, żeby gra się nie skraszowała. No ale! Jak ja bym chciał, powiedzmy, skraszować tę grę, czy byłaby taka możliwość? To znaczy, dostaliśmy oczywiście dodatkowo hamburgery. Dodatkowe bajgle, to są prawdopodobnie takie pretzle krakowskie, które można kupić na każdym rynku, oczywiście w Krakowie. Kraków ma jeden rynek. Czy Kraków ma więcej rynków? Wydaje mi się, że nie. Gorąc. Ale dobra, ładujemy cały ekran i teraz pytanie, czy on będzie na nas jakiś turbo wściekły, albo stanie się coś nieprzewidzianego, jeżeli zapełnimy cały ekran, znaczy taką mam misję, żeby po prostu zapełnić to całe, zaraz mi wybuchnie palec. Ale to nic, wybuchające palce są spoko, ale nie podczas grania, tak? Nie chciałem tego całego jedzenia. Nie mam pojęcia, co tam pisze, mordo. Dobra, trudno, zaryzykujemy. W sensie on jest wściekły, odrobinę zdegustowany tym, że jedzenia napływa. Ale mordo, kto by się nie chciał kąpać w arbuzach i gruszkach? Przecież to jest idealne, on zamknął oczy. Jak zamknął oczy, to oznacza tylko problemy. Mordo, błagam cię. Wytrzymaj! Więcej jedzenia! Reaktor wytrzyma. Spokojnie. Czy ten reaktor... Jeszcze wytrzymujesz? Czy ja nie zliczę, ile razy już kliknąłem, ile hamburgerów tutaj mu dałem do środka. Plansza coraz bardziej... Żeby mi myszka tylko nie zjechała na clear staff, nie? No nie, to... Proszę przestań! Jeśli... Proszę przestań, jeżeli nie przestaniesz, gra się skraszuje. Nie skraszuje, prawda? To jest tylko takie prowokowanie. Nie? O nie! O nie! O nie! O nie! 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 Ziomeczku! Ziomeczku! O nie! O nie! Smutna muzyka. O nie! Z arbuzem na głowie. Na zawsze. O nie! Wyślijmy go na wakacje, przepraszam, holiday. Oj, przepraszam, w sensie holiday. Yeah! Więc on na samym początku powiedział, że jeżeli już się przydarzy to, co by się przydarzyło, najgorzej, przedobrzyłem z jedzeniem, ale kto by się nie chciał kąpać w burgerach i w całej innej reszcie? Czemu to jest tak głośno? Powiem wam tak, chcę wierzyć, że ziomeczek czekał na ten moment, żeby odpłynąć w stronę słońca na tym pontonie, w sensie na tym kajaku, tylko w momencie, kiedy naprawdę coś się zepsuje. No jego życie się zepsuło. Nie sądziłem, że ktoś może umrzeć z przejedzenia. No ale, w każdym razie, jeżeli chcecie pożegnać ziomeczka, zostawcie dla niego łapeczkę w górę. Może kupię oryginalną wersję i kupię nowego ziomeczka, którego będziemy mogli karmić i zrobić masę innych zakończeń. Ale to zależy tylko od was. Także żegnamy ziomeczka, trzymaj się mordo, płyń na tym pontonie, na te zasrane dożynki w Ciechanowie!